Siemeneczko, jestem Pepetym Gaming. Witam Was na moim gospodarstwie. I dzisiaj będziemy zajmować się tarnierowaniem nowej dzierżawy. Czemu nowej dzierżawy? Wyszło to spontanicznie, bo gościu chciał to sprzedawać. Ugadałem się z nim, że do końca roku wykupuje ten obszar, czyli tą ziemię, tak? Dogadałem się. A szkoda by mi było jej nie kupić, bo fajnie sąsiaduje z moimi aktualnie trzema polami. Więc wszystko fajnie, wapno już dane, wszystko jest porobione. Tylko potalerzować właśnie wapno i jak sobie tutaj już nie ma odłogiem, w cudzysłowie, leży, czyli do wiosny. żeby właśnie to właśnie miałem taką tą opcję tylko, żeby wiecie, wykupić, żeby ktoś mi się tu nie wpieniczył z tą ziemią w ten teren, więc zaraz wam pokażę dokładnie ile ten land kosztuje, ta ziemia kosztuje od tego właściciela, żebyście wiedzieli ile to będzie mi kosztowało. No ogólnie cały wartość oczywiście blisko 70 tysięcy, no to nie jest jakoś tam zbytnio dużo. A jednak szczerze chciałbym mieć wszystkie te pola z tego względu, że problem jest z tym, iż wiadomo, no jest mankament taki, że oni przejeżdżali przez moją gospodarkę, tak? Więc teraz no wyjście jedyne. Kupić wszystkie pola. I wtedy dopiero myśleć, co tu dalej jest. Na razie jeden. Się dogadałem z tym jednym właśnie, że będzie teraz będę chciał to wykupić, a tam wiecie, tam się śmiałem, że wyjeżdżałem z tamtej strony, więc nie jest tak źle, ale tutaj tu już gości mi troszeczkę takie wątpię, tak powiem. Więc teraz muszę wykupić niestety tylko te pola, które no, sąsiadują tutaj właśnie z tą działką, z tymi działkami, żeby mieli, po pierwsze, żeby nikt się mi nie wpierniczył. O, żeby mi się nikt nie wpierniczył, no bo szkoda mi tego by było stracić, tak? Czekać, takie 9, 10, o, do takiego. Cześć, wszystkie przepalamy sobie w owocie. Talerzówka jest mniejsza, no to bez sensu mi jest brać ususaczy. Czekaj sobie pod tą talerzówkę, będzie 30, paszę wodę odpięta i elegancko. Ogólnie na koncie za sprzedaż mleka 30 tysięcy. Więc powiem szczerze, no jest dość dobrze. Wyszło wszystko. Więc nie jest tak tragicznie, jak bym sobie myślał. Więc no 6 tysięcy musiałem ponad tu ułożyć, zapłacić za tą dzierżawę. Już pierwszą, można powiedzieć, tańszą wykupu. Bo po prostu już mi gościu żaden tu nie wlazł. I no, plany miały być troszkę inaczej, inne. No niestety tak trzeba zrobić, że po prostu trzeba to wykupić. Żeby po prostu się jakoś tutaj ktoś inny nie wtylinił, tak? Jest to taka opcja, bać, kiedy tu nie mogę, bo jestem zablokowany, więc muszę, jak to się mówi, swoimi siłami zarobić. Mogę sprzedać owiec, nie mówię, że nie, ale na razie ten owiec chcę zostawić, na razie wiem, że będzie soja w tym odcinku do skoszenia i prawdopodobnie soja będzie sprzedawana bezpośrednio właśnie na skup i dopiero wtedy będę myślał, jak tu mam fajnie to zrobić, tak? Żeby to jakoś więcej nogi miało. Czekajcie, abyśmy zrobili tak i tak, o, się trochę szybciej jeździli. Tak to się trochę zamęczymy. Dobra, to opuszczamy, jakby tam nie było starzeżowane, to tam będzie miało dobrze, bo to będzie później bliżej jesieni, przepraszam, nie bliżej jesieni, bliżej wiosny nawet, czy ewentualnie później jesieni będzie obojnik dawany i to będzie zaraz porane. Pod co? Zbytnio nie wiem jeszcze, prawdopodobnie tutaj będzie, żeby wam tu nie zerwać. Podejrzewam, mam owiec. Na tych trzech działkach wtedy będzie. Więc trochę w tym roku prawdopodobnie ten owiec, no, powinien w miarę oddać. Działek trochę będzie. Tego. Obsiania. Wiadomo, tu już, jak powiedziałem, chcę to raz wykupić. Wiecie, bez żadnego pitolenia i jeśli wpuszczę to kogoś, to będę miał tu taki hanę. No, jeśli teraz tylko najgorzej, jeśli ktoś, tak powiem,
dowie się z tych sąsiadujących po mojej lewicy właśnie z tych sąsiadów, że tutaj wziąłem dzierżawę i będę miał tu, będę chciał to wykopić, żeby teraz coś nie pali na takiej pomiędzy, będę teraz czarny pi, bo patrząc na te obszary, muszę powiedzieć, tak? Mamy tak, tu było 70, jeśli tu mam 50, czyli mamy 120, 80, czyli mamy 200 i tutaj mamy łączkę 100, czyli mamy 280, na szybko liczę, no. Kurs tysięcy będziemy musieli mieć na to, żeby wykupić wszystkie pola, żeby po prostu nam już się nikt tu nie wpnocił w AZW. Zresztą tam to powiedzieli, że wiadomo, sprzedać nie będą. Ja nie wiem, że sprzedawać nie będą, ale wiadomo. Są ludzie, tak? Po chwilę powiedzą, że jednak chcą sprzedać, trzeba nie mieć pieniądze, więc no tutaj trzeba jakoś będzie pomyśleć. Nad tym na razie nie myślę, na razie więcej pól nie planuję, tylko to spontanicznie wyszło. Dzierżawę do końca roku, do grudnia muszę to wykupić. Jak to będziemy z pieniędzmi stali, to zobaczymy, tak? Dlatego też, ciągnik miał być, ale ciągnika nie będzie. Z tego względu, że na razie zrezygnowałem z tego ciągnika. W sumie mam te dwa ciągniki już mocniejsze. Więc po co mi się w sumie teraz cofać, powiedzieć w tym momencie do tyłu, chociaż nie powiem, jest taki fajny, nie powiem, już mogę powiedzieć, International 60 bodajże 6, 60 konny, gościu ma stołem go, no i właśnie mówił, że będzie chciał go sprzedawać, tu znajomy, no i będzie chciał go sprzedawać. No i powiedział, że tak, no jeśli chcesz, no to ja ci go przetrzymam, nie ma problemu. Tylko że wiesz, no mówi do końca roku też chcę, to właśnie żebyś to wziął, to też bym chciał później wiedział. Czy ten okres zimowy, to sobie coś chcę kupić większego, tak? A mi z kolei taki internacjonalny stołem też by mi strasznie wspomógł, tak? Bo szukałem ogólnie Ususa, 45, 14, 12 no szukałem, ale powiem szczerze, że to są no, nie są tanie ciągniki, więc teraz patrząc chciałem dać za 70 tysięcy za tam niespełna 70 tysięcy takiego usa, no to moim zdaniem lepiej chyba dołożyć do internationala, bo nawet nie dołożyć, to jeszcze nawet można powiedzieć sobie zarobić na takim ciągniku, no bo jednak nie dam powiedzmy za Ususa wtedy po tych 7 dych, tylko powiedzmy dam za tego internationala 50 do 60 tysięcy, bo tak teraz mniej więcej te internationale chodzą, więc no teraz tak włoska, czy tak właśnie zrobić, no mówię, no kredytu wziąć nie mogę, bo jestem zablokowany, dopóki nie spłacę kredytów wszystkich wszelakich, które mam, no to nie mam takiej możliwości, żebym dość po prostu mógł więcej wyczynić, tak? Więcej tu stworzyć. A wiecie, że jeszcze muszę kupić pasę. No pasa jest ogólnie już zaklepana i po prostu czekam tylko aż gościu będzie miał czas ją przynieść. Kasa będzie wtedy na ręki, reszta, bo tam będzie zaraz przy wyjeździe, tylko przedam mu dosyć w cudzysłowie. Przedam mu 500, napaliło i to wszystko. Żeby po prostu gość wiedział, żeby nie mówił, jak to się mówi, nie przyjechał na próżno i nie musiał wracać. To jest taki tylko mam taki wymóg, że 500 zł płacę za paliwo, bo to będzie jakieś 140-160 km. Coś takiego, nie patrzyłem dokładnie na nawigacji, jak jechałem, więc co ja pierdolę? Znaczy tak, no z pasą, tak dobrze mówię. 140 do 60 km od kalendarzyka tak samo, więc bo mi się silnikiem jakieś kawał przecież. Bo ciągnik też znajomego zaklepany będzie. Jeśli zdecyduje się, tak? No kocimie. Nie słyszę, że z turem, więc tutaj już będę co mógł trochę odciążyć, można powiedzieć.
A International jest starszy, bo jest starszy, ale jest też, no, już ma EWS graniczny, tak samo, tylko po tej stronie. I to wszystko to samo, tak. Taki wiecie, pośredni ciągnik, to by jeszcze nie musiał wskakiwać ciągnik 100 plus, tak powiem, na jego gospodarstwo, chociaż też patrzyłem, no case, tak, muszę sobie na poradę z rzutnikiem, a rzutnik jest u mnie największą maszyną, którą posiadę. Usłyszę sobie dawał radę, a case? Wydaje mi się, że jeszcze bardziej by się dawał radę. Właśnie nie mam czym sprawdzić, chyba że jeszcze sąsiada pożyczę. Inaczej, siedzie sąsiad, załaduje mi obornik i zobaczę, czy wtedy case będzie też sobie dawał radę, czy nie. Wydaje mi się, że case raczej będzie bardziej toporniejszy mimo wszystko, że usłyszę sobie, powiedzmy, ikoną toporności. Ale ten usus zaczyna też swoje umoki mieć, ale go naprawdę nie będę sprzedawał, bo strasznie mi się podoba usus, taki właśnie ten case, więc ciągniki będą na pewno jeszcze dłuższy czas. Tak samo jak ta 30 padowa nie będzie sobie do końca, ale to też jeszcze nie jest powiedziane, bo jeśli przyjdzie jakiś nowy paszowóz, bo na pewno ona później mi tylko w oborze stała, no to muszę znowu przekłanią kupić, żeby no jednak tutaj nic się nie stanęło, tak? Bo na pewno też będę myślał teraz nad... Znaczy teraz, no po spłacie, wiecie, no częściowych kredytów, po zapłaceniu wszystkim i tak dalej, po oddaniu rodzinie pieniędzy, no to... No będzie tutaj myślenie właśnie nad paszowozem, bo ten paszowozik, który już mam, no to w takiej hodowli tu... To dla mnie zegar 30-60 110 sztuk, policzę 110 sztuk na dzień dzisiejszy, tak? Ten dzisiejszy 110 sztuk, to wiadomo, że bliżej dużej byczki małej, też tak nie ma co jeden do jednego, ale sztukowo się, znaczy ilościowo się zgadza. A więc tak, no 110 sztuk, spore, powiedzmy, trzeba powiedzieć tak, spore gospodarstwo. Znaczy inne źródła w stosunku do maszyn, tak? Ale niektórzy właśnie nie uderzają maszyny, tylko uderzają bardziej źródło, to wszystko. A, co miałem powiedzieć jeszcze, bo o tym bym zapomniał i by grafa była. Zeszłem z innej dzierżawy właśnie, że mam tu nakreślić, podkreślić. Ja mam tutaj dzierżawę 197, no to myślę, że tutaj mało ważne, co się tam czyta. I mamy tutaj, mieliśmy łączkę nierzawę. Zrezygnowałem z tej łąki. Stwierdziłem, że no, ona mi zbytnio nie pasuje. Zrezygnowałem z nim. Gościu nie ma żadnych przeciwwskazań. I po prostu zrezygnowałem. Bierzemy tutaj, jak się mówi, problemów. Bo ja tak zbytnio nie pasowałem. Tam za dużo wykrętasów z tego. A szczerze mówiąc, patrząc na to, ile ja mam kiszonki, ile mam siana, to wiem, że ta łąka jedna, która właśnie poszła, to nic mi się właśnie nie stanie, jeśli ja ją wziąłem. Nie zrezygnowałem. Bo wiecie, ja będę miał trochę mniej roboty z sianokosami i będę się tu pracować z sprzedażą, powiem, tej słomy, tak, bo tej słomy, nie słomy, tylko siana, sianokiszonki, bo tylko to było za dużo, aż. No to może teraz te wyki też czekajcie. Dobra, chwilę musiałem, by się kartu zgasiło. I tak, w tym roku też będziemy mieli na tym. Mieliśmy spadać kredyty, tych mamy już sporo. No ale suma summarum myślę, że na razie to nie ma takiej. Nie ma takiej tragedii, tak. Teraz byki w kwietniu pójdą na sprzedaż, czy mamy lekko ponad pół roku, tak liczę. Tak, lekko ponad pół roku, czyli tam 7 miesięcy stało mi na sprzedanie. Byki w tej aktualnej cenie, które są, to są naprawdę zajebiste i tanie. O Jezu. Zajebiste i tanie. Bo bodajże około 7 tysięcy. Około 7 tysięcy za. Byczki, nie, przepraszam, 6100 i 17 miesięcy, więc powiem szczerze, na dzień dzisiejszy już mam 180 tysięcy na to, by je sprzedać, tak?
Te małe już mamy inne. Tu są 5-miesięcznie, mamy za 200. Ale wiecie, no, takich byczków jednak nie będę sprzedawał, bo to by się zadał, bo chyba działa nie gaś. Nie testowałem aż tak tego mocno, tego moda, więc tych ustawień. Więc musicie mi dobrać z bajeczego, no ale tak realnie do 8000 byki jak dojdą, to jest dobra cena. Mi się tak mniej więcej dojdą do 8,5. Średnio pewnie myślę, no i to wszystko. No to 8,5 za byka to jest wszystko realnie zrobione, tak? Tak samo i krowy. Średnia wydajność między 19, 15 a 23 litry, więc to też nie jest jakoś źle. Na tej nowej obłoże. No bo tam jest roboty, to tam wszystko troszeczkę inaczej. Tam jest bardziej wydajny, ta obora jest bardziej wydajna, tak można powiedzieć. No i po pierwsze i po drugie jest bez obsługówka. Czyli nadaje pasze mniej więcej czyś nie interesuje. I tylko gnojowice polewać i czy ten przepraszam, gnojowice tylko wydawać i z tego wyciągać szamba i wszystko. Głównie przepiłem troszeczkę tą oborę. Chodzi mi o pojemność zbiornika na mleko. Już nie będę kombinował z tym zostawianiem zbiornika tak do było, tego typu. Po prostu zmieniłem to sobie w plikach gry, w tego obory. I tak samo pojemność zbiornika na szambo. Szambo tak miało być 600 tysięcy litrów. Teraz aktualnie jest, a w tej starze miało mieć 50 tysięcy. Więc trzeba wiecie, no chyba sobie tak najwięcej powozić, bo tego kuźma praktycznie wcale na odcinkach nie robię, więc to taka lipa jest. Więc też chciałem troszeczkę rozmaicić, na pewno też będę musiał w tym roku już kupić beczkę, bo podejrzewam, że może naprawdę jeszcze te szamba wytrzymają, to będę chciał kupić na wiosnę. Żeby te gnojowice porozlewać, tak? Tak mi się już nawet koło dychy kupić do tego ususa. Wiem trochę overkill, ale jeszcze sobie da radę, na pewno. Bo to jest, nie jest taki śleciutki ususik, tylko jestem ciężejszy, jest starszy. Więc na pewno powinien sobie dawać radę z tym. Po prostu trzeba to będzie kombinować. Podobno sobie do troszku jakieś ziemne rzepak, nie ukrywam. Zdemałem właśnie ten kupione pole, które wziąłem. Zakupiłem. Tam zdemałem właśnie gnojowice, to powiem szczerze, że tam troszeczkę było zabawy. Tak, ja tam powiem teraz sobie z tyłu, wiem, że trochę to dziwnie będzie wyglądało, tam miarę. A tam sobie chcę wyrobić. Pandą. Jakaś troszkę pójdę pasowało, by jakoś tak przejechać. Później powiem szczerze, że nawet nie wiem jak tutaj to wygląda, ale musi jakoś tam być miałe to zrobione chyba. Nie, zresztą talerzówką jakbyśmy tego nie zrobili, to i tak będzie miałe dobre i powinno pasować w tym polu. Na domu. Trochę jest grupa tak głupiego, bo stale żyjemy, zaraz wyjdzie, wyjdą pasty itp. itd. Ale coś trzeba po prostu jakoś to ogarnąć. Pod tym względem, żeby jednak tutaj coś się działo. Chociaż powiem szczerze, myślę też nad tym, żeby te, po prostu to pole też może przynaleźć na łąkę zrobić. Też się zastanawiałem ostatnio, bo to jest taki dość specyficzny kawałek, ale zobaczymy. Na razie nic będę mówił dokładnie, jak to będę chciał to zrobić. Bo sam na razie o tym nie wiem, jak to mam zrobić. To było chyba na spontanie wzięte, bo to wczoraj wzięte należało na. Już nie tak, że wzięte na. To się mówi na pisk. Powiem trochę brzydko, ale no, na gębę. Tylko po prostu to już było wzięte materialnie z wyłączeniem tego, że do kontraktu wykupuję tą zmianą dzierżawę z dopłatą adekwatną do tego, to już płaciłem. Więc no, nie jest tak źle, tak, no dobra, na 6000 zł zadam teraz już, a dużo, tam teraz już to jest ten, jak to się mówi, nie wpacowy, kurwa. No, odstępne czy coś w stylu, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie. Nie chcę zgadywać. Więc wiecie, no jakoś tutaj te 6000 poszło.
na tą działkę. Ale wiecie, już tutaj będę mógł sobie po prostu po zebraniu powiedzy. Mogę sobie to miedzę przeorać, wszystko sobie to porobić i do żadnych problemów będę miał już pole ogarnięte, tak? A na pewno tak, jak wspomniałem, w tym odcinku będzie biurku soi. A myślę, że trzeba nie powoli jeszcze myśleć na skórę nad siemami. A kukurydzę sobie też stawimy tak lekko na taki przysmak. Właśnie. Na kiszonkę to już nie będę miał, bo te dwa kawałki mniejsze, bo postanowiłem, że na kierunku nie będę aż tak szalał. Bo te kieszonek mam pierwo. Szczerze mówiąc, wolę zrobić taką piezemkę malutką kukurydzy. Czyli tak wieczorami tak się tak robi, tak? Że piezemka nie z wiecie, tych sianek kieszonek jest pełno, ale kukurydza jest przede wszystkim takim palorem smutkowym. Że powiedzmy na paszowóz podaję przykład, że nie wiem, dajmy nie wiem, bąbelki sianów kiszonki, belkę siana, no powiedzmy dajmy tam dwa łyżki o szerokości łyżki 2 metry i głębokości nie wiem pół metra, zgaduję, tak? I tak wiecie, żeby to bardziej było na pływalu smakowym niż jako główny posiłek. No to tak samo no właśnie chciałem zrobić, żeby jednak te kieszonki u mnie z kukurydzy nie były jako głównym walorem makołowym pływa głównym daniem o w kaszowozie, tylko właśnie siano, siano kieszonka i właśnie wspomniana kukurydza, tak? Bo tak kukurydzy tak jeszcze mam tyle, że w zupełności dwa pola, które letnie powinny mi starczyć, no i na pewno będę chciał zrobić pryzmę szeroki szongi, żeby tak bardziej wiecie, realnie zrobić, że podjeżdżam, nie wiem, dałem dwa myszki, powiedzmy, że tam dwa myszki kiszonki z kukurydzy, dajemy dwa myszki, przepraszam, trzy myszki szeroki szongi, powiedzmy, no kiszonki, czy tam właśnie żyta, dajemy dwa myszki, trzy, czekajcie, żeby teraz nie skłamać, no ile musiałem dawać. No tak, powiedzmy, no, w sumie tak przykładowo w sumie. Krzowóz teraz będę chciał kupować, no podejrzewam, że 11, więc tylko już tam 11 to powiedziałem sobie. Tak na szybkość, co nie? Więc no, jakoś będzie to pomyśleć o tym, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Krzowóz też mam fajnie ogarnięty. Nówkę, taką nówki. Nie ukrywam już. Mam wypatrzonego kuna. Kuna? Chyba kuna, ale nie chcę zadbać. No cena jest no, dość zabójcza. Cena 270 tysięcy bodajże. Coś w tym stylu. Ale będzie. Myślę, że jednak po zimie tej pieniędzy będzie po tej sprzedaży bików, no bo że mam poddawać niektórym, ale się tutaj jednak z tych bików troszeczkę zajdzie pieniędzy. Ktoś tam jak powiedzie, na pewno będzie na ziarno, na pewno coś będzie tej soi, więc tu coś będzie można pokrywać, ale wiadomo, tym bardziej, że jeszcze będzie mleko, więc tutaj no, będzie dość ciekawie to ogarnięte. Pod tym względem, proszę Państwa. Troszeczkę mi tak siło to wszystko idzie, no ale teleżować jakby tam nie było, bo to nie jest jakoś głęboko robione, tylko żeby te wapno mieszane, mieszać te wapno. Mówię też, muszę przecież wapno zrobić na polach. Kuzi, mam tyle te roboty, a teraz pogubić je można. Trzeba też muszę dokończyć parę robót w polach, to się teraz wszystko, można powiedzieć, jedno z drugim teraz miesza, ale nie ma tak źle. Pyk. Będziemy tak. Idziemy do końca, będziemy kończyć. Jest takie wikuśne pole, ale mi się zdaje, że będzie dość takie fajne. Moje paszowy dość drogi będę chciał kupować. Dlatego się stałem też nówkę, no. Chciałbym kłócić mnie, chyba że znaleźć takiego identycznego gdzieś w tańszych pieniądzach z jakiegoś 10-letniego, ale to jest raczej mało prawdopodobnie. A raczej mi się podoba. Ale ten kun. Więc zobaczymy, co to wyjdzie. A w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Myślę, że nie wiem, czy spodobał się, czy pewnie będę dzięki za oglądanie. To będzie następnego odcinka. Na razie. Cześć.